Witajcie, Tosti z Kości Szybka Wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Turbo, wydane u nas przez Rebella, oryginalnie nie, przez Days of Wonders. I są to wyścigi formułek gdzieś tam z lat 50. jeszcze poprzedniego wieku. Połączenie bolidów i wielkiej pętli, gdzie to znowu ścigaliśmy się rowerami. Podobnie tutaj mamy naszą planszetkę, będziemy mieli nasze karty, które będziemy sobie dobierać. Gdzieś tu tak zwane turbo, chociaż to no, tak fortunnie, niefortunnie przetłumaczyli, bo w oryginale ta gra jest hit i raczej bardziej pasuje to do tego, co tu się dzieje na tej karcie, niż do tego turbo. Odrzucone nasze karty, a także biegi. Fajnie, bo wszystko mamy, całą turę rozpisaną tutaj w ikonach. Choć ta instrukcja niby krótka, mała, to też tak, kurczę, no trochę ciężkało się ją czyta, no ale w każdym razie jak już się zagra rundę, już się wszystko obczai, no to śmiga to ładnie. W grze mamy oczywiście takie wypasione formułki, będziemy zresztą ich mieli więcej, bo tutaj mamy dodatkowe 4, czyli już mamy 6, a jeszcze jest miejsce na 2, więc pewnie gdzieś tam jakiś dodatek się pojawi. Mamy takie fajne plansze, tu startową USA, tu w ogóle warunki pogodowe możecie ustawiać. W każdym razie takie plansze są dwustronne i mamy je dwie, więc w sumie mamy 4 tory. Ok, zaczynam od tego, że każdy bierze swój kolor bolidu, skrzyni biegów, planszetki, a także kart. Kładziemy tu wszystkie nasze karty i dobieramy tych kart 7. Zaczynamy od pierwszego biegu. I teraz możemy za darmo zdecydować się, że zmieniamy bieg o 1 w górę czy w dół, tak jak tu mamy pokazane, albo możemy o 2 w górę, o 2 w dół, ale wtedy już tym turbo czy przegrzaniem musimy tutaj ten koszt opłacić. W każdym razie to nam pokazuje, ile kart możemy zagrać z ręki. No i zagrając te karty będziemy oczywiście się w większości poruszać. No powiedzmy, że ja sobie jadę już na trójce, bo już gdzieś tu krążymy. No i teraz z moich 7 kart mogę zagrać karty ruchu. Są karty przegrzania, które jakby zapychają mi rękę, ale później będę mógł przez akcję schłodzenia odłożyć je tu z powrotem. Będę miał już też takie karty, gdzie tu jakby tracę koncentrację i też nie mogę ich tak po prostu odrzucić, co tu jest pokazane takim przekreślonym koszem, ale będą mogły one mi tam posłużyć gdzieś do jazdy, co zaraz Wam zaprezentuję. No i mamy karty już takie, które są od jazdy. Wybrałem trójkę, więc zagram sobie 3 karty. I jako, że są na fajnej prostej, to zagram sobie trójkę, zagram sobie 4 i zamiast tej 2 zagram sobie ten plusik. To teraz oznacza, że jadę o 7 pól, a zatem plus dobieram kolejną kartę stąd. Jeśli będzie miała ona znacznik tu takiej prędkości powiedzmy, to wtedy o tyle sobie dodaję. No i jedziemy. No i niby fajnie, bo 5 najszybsza karta, ale ona nie ma tego. No więc każdej karty, której nie mogę wykorzystać, odkładam tutaj. Dobieram tak długo, aż będę mógł. Odgrywam sobie kolejną, no i proszę, 4, czyli śmigam jeszcze tam o 4 pola i ok. Teraz ostatni gracz zawsze, jak tutaj mamy właśnie pokazane, wybrane biegi, zagrane karty, przesunięcie się, ostatni gracz, albo jak jest więcej graczy, czy 5 i więcej, no to 2 ostatnich graczy mogą przesunąć się dodatkowo 1 pole, czyli powiedzmy tu to jakby się przesunął 1 pole, dodatkowo mogą schłodzić sobie silnik, czyli odrzucamy tą 1 kartę przegrzania z powrotem tutaj na środek, oczywiście jeśli ją mamy na ręce. Dalej możemy skorzystać z bonusów, czyli odrzucając przegrzanie mogę zagrać jeszcze 1 kartę taką z plusem, jeśli mam na ręce, po to, żeby znowuż tu dobierać karty, czy jeśli jestem na polu z chłodzeniem, to mogę znowuż kartę tu odłożyć. Dalej sprawdzamy aerodynamikę. Jeśli jestem za graczem albo obok gracza, bo wtedy jestem uznawany za tego, który jest jakby wolniejszy, bo zawsze rozpatrujemy graczy od wewnętrznej strony, to mogę skorzystać z aerodynamiki, czyli przeskoczyć o 2. Czyli stąd sobie bym tutaj mógł śmignąć, czy stąd o 2 miejsca, tak jak zresztą tu jest pokazane. Następnie rozpatrujemy zakręt, no bo mamy tutaj zakręty z linią i prędkość, z jaką możemy je minąć. Powiedzmy, że gdyby tu Tomek bez aerodynamiki, bo ona akurat nie jest zaliczana na potrzeb tych punktów do zakrętu, ale powiedzmy, że tu przyjechał z prędkością 8, to za każdą różnicę musiałby stąd przerzucić kartę tutaj, która wiadomo później, jak test nam się skończą, dobierzemy, nam zapcha rękę, ale gdyby w ogóle już nie miał tego, to w tym momencie wypada. Jeśli wypada, no to wraca z powrotem przed zakręt i bierze dodatkowo takie właśnie karne karty, zależy na którym biegu był. Cofa się na jedyneczkę, no i z takiej będzie sobie startował w kolejnej rundzie. No i tak naprawdę z tych podstaw to wszystko. Już możecie grać, ale oczywiście możecie to rozbudować o przeróżne moduły, czy tam właśnie pogodę, czy jakieś dodatkowe części, bajery, no jest tego naprawdę całkiem, ale to całkiem spoko. Sporo. A spoko to swoją drogą jest ta gierka, także jeśli lubicie fajne wyścigi, to możecie mieć naprawdę na takim bardzo familijnym poziomie, a jeśli chcecie trochę więcej kombinacji, rywalizacji, no to możecie ją rozbudować o kolejne moduły. A wszystko to w ogóle jest zapakowane, jest tak zgrabnie fajny insercik, także możemy szczerze polecić. Bardzo fajny, przyjemny tytuł. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.